Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiemy o tym, że politycy PiSu, a zamieszani w największe afery, przestali się bać e, odpowiedzialności, przestali się bać e, prokuratury, uznali, że nic im nie grozi. Bielan na przykład drwi sobie z Donalda Tuska w superekspresie. Trump nawet nie odbierze od niego telefonu. Twierdzi, że jest pamiętliwym politykiem i dlatego obóz rządzący w Polsce może mieć problem z ułożeniem relacji z przyszłym prezydentem. Wiecie Państwo, gdyby Bielan wiedział, że za te rzeczy, które robili w NCBJ, że za chwilę będzie pociągnięty do odpowiedzialności, tam zeznania Niemalże można było czytać na onet.pl już półtora, dwa lata temu były drukowane, w co oni tam naprawdę są zamieszani. Widać ewidentnie, że Bielan e, czuje się bezkarny do wyborów prezydenckich, że zapadły gdzieś ustalenia, decyzje, że do wyborów prezydenckich nic im nie grozi, bo by siedzieli jak cicho, jak mysz pod miotłą i nie próbowali zwracać na siebie uwagi. E, Takich ludzi jest więcej, którzy drwią. Mamy ziobre, który jest agresywny, który rzuca wyzwania, który grozi e, politykom, którzy go e, próbują rozliczać, który zastrasza komisję do spraw Pegasusa, który w ogóle mówi wprost o tym, że będą się mścić. Podobne rzeczy mówi Woś, e, podobne rzeczy mówi e, Romanowski. E, to są groźby ludzi zamieszanych w Ordynarne przestępstwa. Są ludzie, którzy komentują sprawę księdza Olszewskiego, który dostał 66 ponad 66 milionów, a miał dostać 100 milionów, tylko pan profesor Adam Bodnar, jako minister sprawiedliwości, zatrzymał te przelewy, w których wiemy o tym, że te pieniądze były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem w którym cały konkurs na te 100 milionów złotych został ustawiony i w zamian za te 100 milionów złotych, które posłużyć miały do wybudowania wielkiego kompleksu radiowo-telewizyjnego i posłużyły plus te rzeczy, które te pieniądze, które ukradli z tej, z tej grupy. Uwaga, za te 100 milionów złotych, oni mieli świadczyć usługi pomocy ludziom potrzebującym przez rok. Dosłownie przez rok. I oni naprawdę nie boją się, biorą pod uwagę, biorą poprawkę na to, że ludzie nie rozumieją e, skomplikowanej tej sprawy, która skomplikowana nie jest. Po prostu Ziobro przelał kumplowi 100 milionów złotych. Ten kumpel nazywał się e, ksiądz Olszewski. Ksiądz odpalił działkę tym, którzy to za, za, załatwiali tak zresztą mówił on, tak mówił jego ojciec, nomen, nomen dosłownie na działkę, bo kazali facetowi płacić, temu, który wykonywał pracę, kazali płacić za wynajem miejsc, które były używane do, do tego, do budowania tego, czyli krótko mówiąc, wchodzi ekipa budowlana i płaci właścicielowi gruntu za najem. No, w ten sposób prano prymitywne pieniądze. Oprócz tego, że wydawano te pieniądze od chociażby na zakup skarpetek, na prezenty rzekomo dla darczyńców, a faktycznie były to skarpetki, które były sprzedawane na rynku z niemieckim, europejskim, z kilkukrotnym przebiciem. Ja mam podejrzenie, że on dostał, z uwagi na to, że to miało nie iść na rynek, tylko na prezenty, dostał po prostu bardzo dobrą cenę tego, te, tego towaru, który był zbyt. A on po prostu sobie to sprzedawał. Szanowni Państwo, zanim oddam głos Tomkowi, mit nowoczesnego Wehrmachtu historia ekspert w tym numerze jest jeszcze o polsko-chińskiej granicy była taka i na przykład o tajemnicy klanu Asadów a także jest w tym numerze o polskiej bombie atomowej. Bardzo ciekawy, nie tylko atomowej, zresztą po prostu, bo tam miała być nawet chyba też neutronowa z lat 70. Twórca tej bomby, profesor Kaliski, został zamordowany, najprawdopodobniej przez Rosjan. Później członkowie tego zespołu, którzy tworzyli, byli członkami jego zespołu badawczego, również ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Co ciekawe, Edward Gierek chciał mieć bombę atomową. Chciał mieć coś, co sprawiłoby, że Polska byłaby niezależna od Rosji. Bardzo ciekawa historia. W zasadzie postać Edwarda Gierka można byłoby troszeczkę inaczej patrzeć na niego, ale to jest na inną opowieść. Nie, nie na kanał tutaj, tylko na kanału historii Tomku. Obajtek, Ziobro, Bielan. Morawiecki, to są te cztery osoby, które demonstrują wiarę w to, chyba może być ich więcej, ale te cztery mi przychodzą na myśl w tej chwili, które demonstrują brak wiary w to, albo wiedzę inaczej, demonstrują wiedzę, że gdzieś zapadł ustalenia, iż nic im się nie stanie, włos im z głowy nie spadnie. Tak. Zwróćcie Państwo uwagę na takie symptomatyczne w tym przypadku jest zachowanie premiera Morawieckiego. Wtedy, kiedy zaczęło nagle coś się dziać, bo niestety ale prokuratura pracuje na kopniaki. Kiedy zaczęło już być na innym etapie to śledztwo dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, to wtedy, kiedy. Pan Paweł Esz został sprowadzony do Polski, kiedy zrezygnował z dwóch obrońców kojarzonych jednak z PISem czy tamtą stroną sceny politycznej. Morawiecki wyjechał do Stanów. Morawiecki wyjechał szybko do Stanów. Zobaczcie, co zrobił Michał Dworczyk. Michał Dworczyk już wcześniej, Wykonał taki gest, który jest sygnałem, to znaczy poprosił pana Mecenasa Kalisza o obronę. Wszyscy byli zdziwieni, dlaczego pan Mecenas Kalisz, który, na przykład, dlaczego nie pan Mecenas Zaborowski, chociaż zobaczcie, pan Mecenas Zaborowski się w to wszystko nie mieści. Pan Mecenas Zaborowski stoi z boku, robi swoje, to jest dobry, do... no bardzo, bardzo dobry, naprawdę, adwokat, no ale jednak kojarzony z, z tą. Yy... Z tymi działaniami ministra Ziobry i, i, i reszty tej, tej grupy. Tak? I, i była mowa o tym, że funkcjonował również, w, w, robił jakieś rzeczy dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale to, to nie o to chodzi. I e, tak samo wcześniej, przecież kiedy ta sprawa NCBR-u e, no, nabierała rumieńców, tak to określę, e, e, Bielan był cicho. Byłem przerażony. Oni, oni siedzieli w Brukseli cicho, jak myszy podmiotu. E, tak samo obajtek. Obajtek przed wyborami uciekał. Obajtek na chwilę pojawiał się tylko w Polsce. E, chronili go ludzie z CBA, bo tak było. E, I no, funkcjonował to było śmieszne. Nie uczestniczył w ogóle w kampanii wyborczej. Bał się, że będzie jakaś realizacja, bo wiedział, że, że tak. Że no, tak by mogło być, bo gdyby był, była władza ziobry, to by to dawno, byłoby żadnych dowodów. A tutaj dowodów jest mnóstwo. I mija czas, i nic. Nagle teraz wraca pan premier Morawiecki, i w jakich okolicznościach wraca. Wraca w takich okolicznościach, że prokuratura przez najpierw wiadomo już Pokazujemy Państwu ten mechanizm, czyli CBA przejmuje Pana Esz, wjeżdża go do Katowic, czyli dla, dla tego matecznika Ziobry, tam się wszystko odbywało, do tego Wydziału, wydziału Prokuratury Krajowej, tej, 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 tej części powołanej przez ziobra takich specjalnych wydziałów, tak powiem, do, do pilnowania lojalności i, 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 i. I robienia, robienia w różnych miejscach spraw, które Ziobro chciał, żeby były zrobione po jego myśli, na pewno. Niestety tak to, tak to wygląda. E, ta struktura prokuratury w ogóle nie zmieniona. E, no i okazuje się, że wydawałoby się, że pan e, e, Esz chce iść na współpracę. No to na no wszystko ono wskazuje. I nawet się okazuje, że. E, Stop, że przez dwa dni w yy, święto, rzadko prokurator pracuje też. Yy, on wyjaśnienia składa bardzo długie, i czym się to wszystko kończy? Wszystko się kończy tym, że on otrzymuje największą bombę, jaką może od CBA. To znaczy trzy miesiące aresztu, jak pan sobie wytłumaczy, co to znaczy trzy, a nie dwa na przykład. Zwróćmy do tego. Trzy miesiące aresztu, i co się dzieje dalej. I dalej się dzieje tak, że później wraca e, Morawiecki. Przypominam Państwu, że Morawiecki e, jest dobrze zorientowany, co się dzieje w śledztwach. Pamiętajcie Państwo, w którym momencie Morawiecki wyszedł i mówił, e, zwracał się do pani Gdański, prawda? że on wie, że urzędniczki czy urzędnicy, którzy są zatrzymani w tej sprawie e, rządowej agencji rezerw strategicznych, są naciskani, są dręczeni, i jeszcze między innymi w sprawie pani Gdańskiej są używane informacje czy naciski, bo ponieważ Pani Gdańska ma spór jakiś sądowy czy prawny o dziecko ze swoim byłym partnerem, wiecie Państwo, coś, czego później pani Gdańska nie potwierdza, że, że to w ogóle było elementem tych przesłuchań, czy tak się działo, rozumiecie Państwo? Po pierwsze Wiedział już na jakim etapie jest sprawa, co tam się dzieje i jakie idą zeznania, i tego pana Huberta, i pani Gdańskiej, i widać, że spanikowany zaczął się już tutaj bronić. W sytuacji, kiedy rzeczywiście już zobaczcie, jak wysyłali do pana Kuśmierowskiego, jeździł Dworczyk, jeździła pani Emilewicz, jeździł człowiek z agencji wywiadu. Usiłowano dawać pieniądze, żeby zapłacić za niego bardzo wysoką kaucję. Sąd brytyjski zadziałał no, chyba lepiej niż sądy polskie. Sąd brytyjski po prostu, po prostu rozpatrzył tą, tą, tą część materiałów, których miał i uważał, że tylko, tylko areszt i później ewentualnie ten proces ekstradycyjny, bo on się o tym nie wypowiadał, no, zapewni normalne postępowanie. Tam jest zupełnie inaczej niż u nas. Są Państwo, naprawdę tam się nie szafuje aresztami tymczasowymi. No, sprawa jest tak ważna, że sędziowie to e, zrozumieli. U nas w tych wszystkich sprawach, pamiętajcie, tak jak Wam mówiłem, w każdej z tych spraw, które wymieniał Janek, jest CBA i prokuratura. W każdej. Nie ma innej służby. Kiedy e, ABW e, robiło dwie rzeczy. Po pierwsze, ABW i to, i to zespół tak na początku przypilnowano i jeszcze inaczej funkcjonowało, robił te czynności w sprawie Zbigniewa Ziobry, to znaczy pojechali z różnych miejsc, znaleźli, sporo rzeczy zabezpieczyli, Ziobro spanikowany odchorował się i przyjechał do Polski szybko. Już wtedy yy, na razie nie było narracji o żołądku przyczepionym do płuc i innych rzeczy. Zaczął występować w mediach, przyjechał do Polski, później był jeszcze wściekły. No, znaleziono u niego chociażby bezprawnie wyniesione akta z yy, prokuratury. No, to, to, to jest zarazemkowe przestępstwo. No, nie wolno czegoś takiego robić. Mimo tego, że akta dotyczyły yy, jego taty. No, wiecie Państwo. Robiło to ABW. Nie wiem, jak to, jak to było robione. I inne służby się zostali wezwani, zostali koperty i dopiero w kopertach rano dowiedzieli się, gdzie jadą. Nie, nie wiedzieli wcześniej, co będzie realizacja, jak ja będzie, to tak jak zwykle pojechali. I zobaczcie, później kolejna realizacja i jest wielki strach. ABW robi realizację e, związaną z miejscem Romanowskim. I zaczyna się i zaczyna się działanie. Później to się kończy. Ceba wiezie pana Czarneckiego, tak jak swojego kolegę kumpla czy przyjaciela, trzyma go za plecy. Następnego dnia przychodzi czyściutko ubrany. Ja wiem, jak jest na tych dołkach policyjnych. Spokojnie, spokojnie sobie czeka do wieczora i wieczorem wychodzi praktycznie z. Bez jakichś dolegliwości, bo te środki zabezpieczające są niewspółmierne do wszystkich środków, jakie są stosowane w innych sprawach. I teraz oni już przestają się bać. Tak jak powiedzieliśmy Państwu, Seba się zalogował, zalogował w tych sprawach. Robi jak robi. Prokuratura też, wykonują sobie czynności, a pan prokurator koronerów wychodzi, mówi, że no nie, no nie, nie, nie mogę, to są gospodarze tego śledztwa, nie można tam nic zrobić, rozumiecie? A oni wiedzą, że już nic nie będzie. Teraz okazuje się, że pan e, profesor, minister sprawiedliwości, prokurator Bodnar robi coś. Ja, ja nie jestem prawnikiem, ale mnie się oczy otwierają zdumienia. Pan e, profesor Bodnar rozsyła taki ogólnik, czy takie zalecenie do prokuratur żeby prokuratury nie podważały yy, yy, statusu no sędziów w sprawach, że ewentualnie dopiero później czy, czy, czy yy, chyba że do, do, dotyczy sędziów Sądu Najwyższego. Czyli rozumiemy tak, że nosędziowie, którzy są ich ich, ich yy, 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 umosowanie w sprawie jest często podważane i te sprawy są, są od nowa prowadzone, to wtedy to, yy, yy, teraz tego nie trzeba robić, czyli prokuratorzy mają się w ogóle nie przychylać tych wniosków, bo no tak wynika z tego zarządzenia. Czyli jeżeli będą, będą takie wnioski prokuratorzy, będą to odrzucali, sprawy będą się dalej toczyły, nie będą się do niego przyłączać, ewidentnie do tego, że sędziowie są, yy, bezprawnie tutaj funkcjonują, i co? I dopiero no człowiek będzie miał szansę, jak już będzie prawomocnie skazany, czyli w niektórych przypadkach ludzie już pójdą siedzieć. Wtedy siedzi będą mogli pisać do e, Sądu Najwyższego, że e, jego, jego sprawę e, poprowadził na osędzia. Pan prokurator Bodnar prowadzi tym sprawę, e, znaczy e, e, argumentuje, to, argumentuje to, to paraliżem wymiaru sprawiedliwości. No dobrze, no to, 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 to po ulicach mają jeździć kierowcy bez prawa jazdy, dlatego żeby, żeby nie wiem, paraliżu komunikacji nie było? A to tylko powiedzmy, czym są na osędziowie? Tu nie chodzi, szanowni państwo, o sędziów sądów rejonowych, tak. którzy wyszli z asesory. Tu chodzi o sędziów sądów apelacyjnych. tych ludzi, którzy weszli w tej chwili. Nie, tak. tu chodzi o sędziów sądów apelacyjnych i sędziów sądów okręgowych którymi bardzo często są osoby z bardzo miernym przygotowaniem zawodowym, albo wręcz w ogóle bez takowego, którzy jakoś bardzo szybką ścieżką wchodzili do, albo w ogóle do zawodu, albo byli po prostu awansowani po latach po prostu, gdzie wcześniej uważano, że nie mają, że nie mają tego. No, yy, że nie ma powodu, żeby ich awansować. I mamy sytuację y, dziś y, taką, że y, każdy z takich wyroków może być podważany przez stronę. Mówimy o sprawach karnych, mówimy o prokuraturach. Każdy sędzia, który coś takiego robi, y, musi, znaczy każdy sędzia, który wydaje taki werdykt, musi siedzieć z tym, że ten werdykt zostanie uchylony tylko i wyłącznie z powodu braku Właściwego prawa do sądu. Czyli, krótko mówiąc, na przykład. Był niewłaściwie obsadzony. Bo tak to było... znaczy, jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o sędziów, którzy weszli do zawodu, tylko chodzi o tych, którzy dostali awans. Tak. Musicie Państwo mieć świadomość, że to nie jest takie hopsy. Tutaj się decyduje życie ludzi. To, czy ktoś jest. Na przykład. Pan Romanowski pozostaje na wolności, ponieważ pierwszym sędzią wylosowanym do jego sprawy był właśnie sędzia Sądu Okręgowego do jego sprawy o aresztowej, który, uwaga, był e, neosędzią, był człowiekiem, który, co prawda, został prawidłowo powołany, ale dostał awans do Sądu Okręgowego. Podpisał też, Wniosek o nominację kogoś do fałszywej Krajowej Rady Sądownictwa. Dlaczego to jest fałszywa Krajowa Rada Sądownictwa? Jeszcze raz, w Konstytucji jest napisane, jak należy powoływać sędziów. Żaden z sędziów, którzy zostali powołani od roku 2018, nie jest sędzią powołanym w Konstytucji. Jest sędzią powołanym na drodze ustawy. Była kiedyś sprawa podobnego typu. Chodziło o asesorów, czyli sędziów, którzy nie są wymienieni w konstytucji. Są, tak jakby powiedzieć, kandydatami na sędziów, ale orzekają. Próbowano w ten sposób łatać dziury kadrowe, trochę na zasadzie takiej, na której, jak jesteś aplikantem adwokackim, kto to jest aplikant adwokacki albo radcowski? To jest prawnik, magister prawa, który zdaje. Określony egzamin na aplikację radcowską, bo w tej chwili uprawnienia, tak naprawdę mamy dwa zawody adwokackie. W tej chwili uprawnienia radców prawnych i uprawnienia adwokatów są tożsame. Radcowie prawni to była taka hybryda stworzona w PRL-u prawników, którzy zajmowali się sprawami cywilnymi. Ale w ostatnich latach po prostu zrównano, to trzeba znaczy ostatnio, to już to, to jest do, do tego, bodajże w XXI wieku, zrównano ich kompetencjami. Czyli mamy dokładnie tak naprawdę dwa samorządy prawnicze, które się niczym nie różnią. Dzisiaj kompetencjami. One oczywiście nie będą chciały się nigdy zjednoczyć, bo to by oznaczało o połowę mniej stanowisk. Tam są różne koterie, różne tego, więc chociaż dziś radcy prawni i adwokaci to tak naprawdę ten sam zawód, te same kompetencje. To oni sobie funkcjonują tego. I tam ci ich aplikanci mogą występować na sali sądowej, chociaż nie są radcami i chociaż nie są adwokatami. I tak samo było. Gdzieś w pewnym momencie Trybunał Konstytucyjny uwalił tych wszystkich sędziów, mówiąc, że nie, no, sorry, ale tu jest napisane wyraźnie w Konstytucji, że sądzić mogą sędziowie, a nie asesorzy. Nie, nie weryfikowano werdyktów wydanych gremialnie przez asesorów, tylko po prostu uznano, że Wydawanie wyroków jest zbyt poważną sprawą, aby powierzyć ją ludziom, którzy nie do końca są sędziami jeszcze. Są tylko tak naprawdę magistrami prawa na drodze do statusu sędziego. Jeżeli nie można stosować tej samej, można powiedzieć, kategorii, co w wypadku zawodów prawniczych, dlatego że asesora, można krótko powiedzieć, że błędy radcy i błędy adwokata są mniejsze w skutkach społecznych niż błędy sędziego. W związku z tym e, tego. I teraz mamy tych sędziów, neosędziów, gdzie PiS, za przeproszeniem, zaczął e, robić takie spady moralne, jak pan Mikołaj Pawlak, ale nie tylko, bo on jest tylko takim, to był człowiek, który był A, powiązany ze służbami specjalnymi, no oczywiście wolnej, niepodległej Polski, ale zawsze. To nie, nie chodzi o to, że my potępiamy współpracę. Ja ujawniłem to dlatego w mediach, że facet zabrał się za akcję przeciwko mnie i mojej rodzinie. Ja miałem wiedzę, że robi to na polecenie Macieja Wąsika. Działał, działał jako rzecznik praw dziecka w taki sposób, żeby wywierać presję tym urzędem, i nie byłem jedyną, nazwijmy to, ofiarą ofiarami była Magdalena Felix, o tym była mowa. Radosław Gruca mówił, że go straszono odbieraniem dzieci i my wiemy, że tego typu po prostu praktyki miały miejsce. I takiego kolesia, dyspozycyjnego kolesia, który wykonywał polecenia polityczne, który podpisał Pegasusa, zrobili sędzią. Okej, okay, on jest sędzią cywilnym, ale podobnych kolesi, którzy zostali sędziami, na przykład karnymi, jest trochę. I Żona Mariusza Kamińskiego jest w sprawach, sędzią w sprawach karnych, która została, była radcą prawnym, adwokatem, i została sędzią. I pamiętacie Państwo te działania, kiedy jeździła do męża, była na zwolnieniu lekarskim, a sprawy spadały z bokami? Nie było o czym mówić nawet. Przypominacie Państwo te, te wszystkie te rzeczy. Wiecie Państwo, tutaj ewidentnie. Widać, że nikomu się nic nie dzieje. Zobaczcie państwo zmianę kontekstu e, takiego, jak się dzieje w służbach, w zachowaniu ziobry. Ziobro się chował. Ziobro był chory. E, wszyscy wokół pisali, jak on, jak on, ciężko, jak on ciężko choruje, żeby się wypowiadał. I nagle wtedy, kiedy mm, komisja do spraw służb, specia, do, do spraw e, Pegazusa, e, Zaczęła badać jego zdzwonienia lekarskie, zaczęła e, używać w tej sprawie, prosić o, o opinie biegłych. Koniec. On doszedł, doszedł do wniosku, że teraz będzie się powoływał tylko na to, że komisja jest bezprawna. Złożyli zawiadomienie do prokuratury, że komisja jest bezprawna. No prokuratura oczywiście nie podjęła tego śledztwa. Ale te przepychanki trwają. E, wiecie państwo... E, Jeden moment był już taki, kiedy można było zacząć wątpić. Wtedy, kiedy wyszedł pan profesor Bodnar i no nie chciał pokazać listy Pegazusa. Pokazał też 31 osób. Miło mi znalazłem się wśród tych 31 osób, które według niego bezspornie były tym Pegazusem bezprawnie atakowane. Ale wiecie państwo, zobaczcie, nic się nie dzieje. Nie? I bez pokazania. Wszystkich osób inwigilowanych Pegazusem, bo tak trzeba zrobić, nie będziecie mieli państwo obrazu, e, jaka była patologia w państwie, co robiło CBA, co robił Kaczyński, co, robi, co e, robili jego ludzie, co robiła prokuratura. I nagle okazuje się, że jest jakaś zmowa milczenia. E, pani szefowa CBA zabrania funkcjonariuszom zeznawać przed komisją do spraw Pegazusa. Nie dochodzą tam dokumenty. E, Kaczyński przyjeżdża na komisję jest wtedy, kiedy jeszcze te dokumenty nie dochodzą. Bo ja rozumiem, że członkowie do spraw komisji Pegasusa sądzili, że formalnością będzie dalej, żeby otrzymali dopuszczenia do informacji na tym już, już poziomie, na którym powinni dostać. To się ślimaczyło. To jest wszystko sfera nocni połączonych, szanowni państwo. I Kaczyński mógł sobie mógł sobie tam brylować na tej komisji, a później doszedł do wniosku, że nie będzie przychodził. Wtedy się jeszcze bał i przyszedł, widzieliście. Wtedy się jeszcze bał, co się będzie działo. I później się dogadali, bo oni się dogadali. Tylko ja dziwię się, dlaczego premier z tego nie widzi. Dlaczego? I wiecie państwo, ja tak patrzę, minister Simoniak też tego nie widzi, bo... Albo mu nie mówią. Właściwie dziwię, bo co chwila wychodzą takie kwiatki. CBA wywala sprawę związaną z amunicją, o czym ja dzisiaj mówię. z 14 lat okazuje się, że ta pani, która została mianowana na prezesa tej firmy, zresztą ja uważam, że tutaj to jest to wyciąganie, to, to, jest, to jest kwestia chęci opanowania na, na tego rynku amunicyjnego. Zaraz Państwu to opowiem. I tutaj nagle mówi się, przecież te osoby były sprawdzane przez służby specjalne, takim naprawdę tą wirówką, taką najgłębszą, jaką można. No i co? No, to chyba minister się powinien, powinien wiedzieć, że są jakieś zagrożenia, bo kiedyś była jakaś sprawa, prawda? Bo też się działo i że CBA, bo tutaj wyraźnie, że CBA tutaj dalej nad czymś pracuje, CBA, no bo no tak dziennikarze przynajmniej tutaj, tutaj powiedzieli, że no, CBA, CBA tutaj ma tutaj coś na rzeczy. Tak ten artykuł był, był skonstruowany. I kolejna sprawa jest świetna świetny materiał um, dotyczący nitrochemu. I okazuje się, że został tam na prezesa mianowany człowiek, wokół, wobec którego toczyło się i toczy się śledztwo prokuratury wojskowej. No jak to jest? Rozumiecie państwo? Czyli ktoś ministra Szymoniaka na konia wsadza. Naprawdę, śledztwo prokuratury wojskowej o łapówki, faceta mianuje się na jedną z największych, na prezesa jednej z największych firm, produ produkujących no, komponenty do, do produkcji amunicji, materiałów wybuchowych w Europie. Najważniejsza, na, na, niezwykle ważna. I, I służby nie sprawdziły? Nie powiedziały, że toczy się śledztwo w prokuraturze. CBA miał, miało nadzór nad tym śledztwem, bo tam się kłóciło SKW z, e, z, z, z żandarmerią wojskową. Kolejny przypadek. Nie wiedział. Nie wiem. Ja o tym zrobię materiał. Już jestem w razie na końcówce. Szanowni Państwo, sprzedany jest Ursus biznesmenowi ukraińskiemu. Nikt nie mówi, że ten biznesmen ukraiński miał różnego rodzaju no, bardzo bliskie kontakty z rosyjskimi firmami, które zajmowały się rynkiem gier. Rosyjskie firmy na Cyprze mieli, mieli wspólne, nawet zabrane im koncesje w związku z tym. I, i, i ten biznesmen otrzymuje możliwość kupienia naszego Ursusa, gdzie są koncesje między innymi zbrojeniowe. Pan minister się Jako o tym wie? Służby działają, robią. Nie, szanowni państwo, to jest hmm, dla mnie, to jest pewnego rodzaju zmowa, żeby PiS wrócił do władzy. I y, trzy osoby naprawdę, ja dziwię się, że z tym nic nie robią. Mówią o mistrze się unijaku, który ewidentnie w tej chwili został wywołany do tablicy w tych trzech sprawach, bo powinien wiedzieć. Nie wiem, czy wiedział chociażby o tym, czy że. Y, Człowiek bliski, bliski e, Łukaszenki był e, tam, tam, gdzie gazeta wyborcza, w tym budynku i, i, i tam, gdzie przychodzą mm, ci opozycjoniści y, z y, Białorusi. Przecież ABW to, ABW to, to y, opracowało tą sprawę. Naprawdę powinno się przynajmniej tych opozycjonistów ostrzec. To, to, to jaki skandal jest. Powiedzcie Państwo, kolejne, kolejne rzeczy. I tutaj nagle jeszcze do tego dochodzi prokuratura. Żaden prokurator nie został rozliczony. Prokurator Ziarkiewicz jest sobie zawieszony, nic się nie dzieje. Prokurator Barski nie wie, czy bierze emeryturę, czy, czy ma wrócić, a pan, pan minister Siemeniak wydaje w tej chwili takie jakieś swoje... Ukazy, w których mówi, w których mówi że żeby, żeby absolutnie już przestać się czepiać na yy, osędziów. No, no, słuchajcie, no to jest jakaś paranoja. I pisiory podnoszą głowę, cieszą się. No, nic się nie będzie działo, my tutaj niedługo wrócimy. Tak, i w, tym, w takim przypadku niedługo wrócą. Ja patrzę na, na, na prostą sprawę. Teraz możemy przeczytać, że pan... Mm, Zbigniew Boniek jest o sprawę, o sprawę niegospodarności. Ma zagrożenie 10 lat w Szczecinie. Tą sprawę zaczął nakręcać Nisztor. W tej sprawie zostali zatrzymani ludzie z kanału Zero, znaczy z, z kanału sportowego i powiązani wtedy, wtedy o, o której Państwu mówiłem. Ta sprawa się toczy. Teraz ta sprawa idzie. E, czy coś się toczy przeciwko w obajdkowi, którzy zostali, że tak powiem, złapani bez spodni, e, kiedy. No, nagrania, w których, w których oni no, chcą wziąć na smycz premiera Morawieckiego, kiedy są zarygenkowe dowody na to, że kłamali w sądzie i chcieli redaktora Jakubowskiego, że tak powiem, narazić na odpowiedzialność karną. no Kłamali, oni i jego rodziny kłamali. Są to, są to nagrania. Pro, prokurator korneluk wychodził i mówił, że już ta sprawa się, już ta sprawa za, 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 chwilę, za chwilę będzie, będzie na etapie sądowym. On, Są nie, nie. On, po, on powiedział, on powiedział, że 15, po 15 marca, około 15, to był 15, 16 czy 17, powiedział, że ta sprawa zostanie zamknięta w trzy miesiące, bo ona jest prosta. Są nagrania, do których można stwierdzić ich autentyczność, ponieważ jest tak zwana e, ciągła linia. E, to jest takie, jeżeli są nagrania cyfrowe, na przykład nagranie, które kiedyś pokazał Nisztor z prywatnego spotkania mojego, na przykład moje to było prywatne, bo mecenas Roman Giertych był w pracy reprezentując Ryszarda Krauzego i z Piotrem Nisztorem, było pozbawione cech możliwości stwierdzenia ingerencji bądź nie takie nagranie po prostu, jeżeli nie ma tego cyfrowej tej sygnatury takiej, to nie można stwierdzić, czy ktoś wchodził montował, czy nie montował wyciągnięcie tego cyfrowego jakby to powiedzieć podpisu który pokazuje integralność nagrania, w zasadzie czyni je bezużytecznym z punktu widzenia procesowego. I to nagranie, akurat Piotra Nisztora z obajtkiem, taką cyfrową sygnaturę ma. Czyli ono, krótko mówiąc, nie było montowane. To jest po prostu nagranie, które, zdaniem zresztą naszych wiewiórek, dokonał sam Nisztor, który współpracując z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, po prostu hurtowo nagrywał. Oprócz naszych wiewiórek mamy tutaj osobę, która pośrednio sama to potwierdziła. Jego bliska przyjaciółka Izabela Kasprzak z Rzeczpospolitej została zapytana przez Krzysztofa Boczka, dziennikarza współpracującego z Pres i z Okopresem, portalami i z magazynem presji. I on jest pytanie, czy ta rozmowa sprawiła, że zmieniła zdanie na temat Piotra Nisztora, ponieważ ona go bardzo zawsze broniła zarówno w mediach, jak i w sądzie, jak zeznawała, odrzucając między nimi twierdząc, że ja publikując jako redaktor naczelny, tekst Grzegorza Jakubowskiego, o tym, że Piotr Nisztor e, po prostu tak naprawdę chodziło o zestawienie, że aktywność medialna, dziennikarska Pietra Nisztora przełożyła się na świetne, świetną pracę w spółkach Skarbu Państwa dla jego żony i dla jego ojca. I on tam wytoczył sprawę karną Rzeszkowi, i właśnie w tej sprawie karnej zeznawał Obajtek bajtek, twierdząc, że jego znajomość z Nisztorem ma tylko i wyłącznie charakter zawodowy, tylko i wyłącznie. To są kwestie profesjonalne, że nigdy nie wiedział nic o zatrudnianiu jego ojca i żony porla. Jednak się okazało, sam to organizował. Obaj panowie, to nie jest takie hopsiub, to jest 8 lat więzienia tylko za składanie fałszywych zeznań, plus jest drugi paragraf tworzenie fałszywych dowodów, bo oni nie dość, że składali fałszywe zeznania, okłamali sąd, to chcieli wykorzystać te zeznania do tego, aby. E, no, posadzić na umysł. Tak, co robisz, nie. to by zrobić. Nie, ale nie, znaczy do tego, żeby go uznano winnym. Więc tak. tam, i, mamy tutaj, bo to jest taki przykład właśnie tej bezkarności. Jeżeli, dlaczego go, go omawiamy? Bo jeżeli w tak ewidentnych sprawach, które można byłoby zamknąć, wedle samego pana e, prokuratora Korneluka, który widząc, co jest, że tak powiem, dostępne, powiedział, że sprawa jest na trzy miesiące i że ona będzie zamknięta, Szanowni Państwo, mamy dziś listopad, to już jest ósmy miesiąc tej sprawy. Co więcej, gdyby nie determinacja Grześka, który złożył, bo nie otrzymał w terminie 30 dni, nie otrzymał właściwych tych parametrów, znaczy odpowiedzi, ani o ani odmawiającej, ani Informującej o wszczęciu, złożył zawiadomienie na bezczynność do prokuratury okręgowej, i wtedy, uwaga, przysłano mu informację o umorzeniu, tylko że zanim to się stało, to równolegle prokuratura okręgowa podniosła to jego zawiadomienie z pozycji powiedzmy okręgówki. Natomiast nie wyciągnięto żadnych konsekwencji dyscyplinarnych wobec pani prokurator rejonowej, która po prostu skręciła tą sprawę, nie chciała jej prowadzić, chciała chronić przestępców. Prost. To no, jest. Prosta sytuacja, jeszcze jedna, i to jest naprawdę niezwykle symptomatyczne. Wielka afera, no, która w każdym z państw demokratycznych sądzę, że inaczej się zakończyła. To znaczy. Yy... CBA przekazało prokuratorowi no, materiały, które były tajemnicą obrończą przy aresztowaniu pana Palikota. Coś niebywałego. Doświadczony adwokat, pan, pan Dibła no, po prostu oburzył się na to. Pan, pan szef. Krajowej Izby Adwokackiej od razu od razu napisał w tej sprawie pismo. Coś niebywałego, no bo to zostało jeszcze użyte, użyte przez prokuratora, mimo tego, że wiedział, na, na sprawie sądowej. I co Pan e, minister Bodnar w, e, po, już podczas mm, kropki nie, u, pani, u pani Moniki Olejnik e, powiedział, że jest niezwykle zdziwiony tą formą, że w ten sposób przekazuje mu prezes Izby Adwokackiej te informacje. No to, był, to były wolne dni, a pan e, prezes i pan Rosati. No i sprawy uznał za tak niezwykle istotną, bo rzeczywiście, no, no, łamanie tymi, co obrończysz, szanowni państwo, no to, to, to jest coś niebywałego. Nie, nie muszę państwu tłumaczyć. I co, się, I co się dalej dzieje? No po tych wszystkich jasnych stanowiskach okazuje się, że później sąd dochodzi do wniosku, że nic się nie stało. Że można to robić Nie, nie, sąd, prokuratura. Ale sąd też, później sąd, sąd potwierdził, że można to robić. Nie, nie, sąd jeszcze teraz, dopiero pan Jacek Gdybył. Ju, nie, nie. Był, nie. był już, już, jakiś, już jakiś, moim zdaniem, już jakiś. No to jeszcze teraz nie, bo to teraz... sądu już było w tej sprawie. Czy znaczy, to jest tak, że nie było, nie było w sprawie śledztwa? Było tylko tyle, nie. Że, nie, że nie, bo na razie była sytuacja taka, że sąd nie zareagował w żaden sposób na. Posłużenie się tymi materiałami przez prokuraturę. Natomiast na wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności, na razie mamy odmowę wszczęcia śledztwa. Zresztą będę rozmawiał na temat tego z panem Jackiem Dibuła, która dopiero teraz zostanie zażalona, więc do sądu. Co teraz zrobi sąd, to będzie kluczowe dla sprawy. Ja myślę, że jak nie trafi to do neosędziego, to nakaże wszcząć śledztwo. Sytuacja, w której prokuratura sięga o materiały zastrzeżone, który mając świadomość tego. Wiecie Państwo, w Stanach Zjednoczonych za coś takiego to się idzie do więzienia. Nie ma, nie ma prokurator nie ma prawa po prostu znać tajemnicy obrończy. Jest nawet moment, jest taki serial Billions, Tam jest moment, w którym oni mają jakieś nagranie, i prokurator prowadzący śledztwo. Nie jest zaznajomiony z tym nagraniem, specjalnie jest powoływany nowy prokurator, który nie prowadzi tej sprawy. On przesłuchuje to nagranie, ponieważ dotyczy rozmowy, gdzie on twierdzi, że tam jest potencjalne przestępstwo. Więc on przesłuchuje tą rozmowę i on e, udostępnia tylko i wyłącznie to, co zdaniem tego nowego prokuratora nie dotyczy tajemnicy obrończej. Cała reszta relacji klient tego jest chroniona. Sprawa się kończy tak, że prokurator nie potrafi wytrzymać ciśnienia i koniecznie chce się dowiedzieć, co jest nareszcie taśmy, co jest nareszcie tego, i kończy, i kończy swoją próbę dowiedzenia, się kończy z zarzutami i z umieszczeniem po prostu go w więzieniu. Bo tak, bo tak to powinno się kończyć. Tylko to oczywiście robią poważne państwa, albo są reguły gry. W których chronimy tajemnicę obrończą, albo pozwalamy prokuratorom. Ja, jeżeli, jeżeli mógłbym, tylko jeszcze tutaj... Ja, Tomek, ja wiem o czym ty mówisz, tylko ty mówisz o Ale że... Janku, ja mówiłem o sądzie. Sąd Tutaj stwierdził przy tym, kiedy y, potwierdził, że prokuratura nie chciała podjąć A. śledztwa, wypowiadał się sąd i sąd stwierdził, że tutaj ta korespondencja nie podlegała, nie podlegała tym, co Ale sąd się no wypowiadał. No nie, tak, nie ale, ale sąd się jeszcze nie wypowiedział na temat odmowy śledztwa. Przecież nie. mówiłem wyraźnie, że Tamek no nie kłóćmy się. Janku, nie czy ma będziesz uprzejmy, odmówiono śledztw, wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratorów. Y, mm, w związku z wykorzystaniem treści znajdujących się w telefonie Janusza Palikota. I tutaj I nie jest, i nie ustalenia jest. nie wskazują na uzasadnione podejrzenie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza CBA lub prokuratora powiązującego śledztwo. Nie wskazują również na uzasadnione podejrzenie bezprawnego wykorzystania przez Sąd Informacji objętych, objętych prawem. I Sąd y, na y, zażalenie, na zażalenie, na, na umorzenie śledztwa, sąd, sąd stwierdził, że tutaj y, nie było, nie było takiego problemu. I, i, I dopiero teraz będzie zażalenie na tą sprawę. No właśnie o tym, o tym powiedziałem. Tak. Że dopiero teraz, tak. be, nie, nie sąd, tylko prokuratura e, tego, be, be, sprawa nie ma znaczenia. Dopiero teraz będzie zażalenie na tą sąd. Przecież powiedziałem, że rozmawiałem o tym z Jackiem e, w który jestem. E, dobra. E, podsumowując, e, szanowni państwo, mamy e, po prostu chyba w tej chwili ludzi, którzy kompletnie nie boją się prokuratury. Prokuratura prawdopodobnie gdzieś zapadł jakiś nieformalny nieformalne porozumienie, że do czasu wyboru prezydenta nic poważnego się nie dzieje. Tak, tak, tak można podsumować. Mit nowoczesnego Wehrmachtu, główną siłą pociągową Armii Niemieckiej był koń. To jest jeden materiał który promowałem, przypominam o Cholubie. W tym tygodniu będziemy mieli Choluba 2.0, to jest materiał szanowni państwo, to jest książka pana pułkownika Piotra Wrońskiego. To ona jest i o służbach i o tym jak one funkcjonują, trochę o technice, ale też o takiej pragmatyce służbowej. Co służbom wolno, czego nie wolno i jak politycy się do tego ustosunkowują a także historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach na Tomku. Panie Jarosławie, panno Jarysław po 17.30 trwa telenowela odnośnie kandydata na prezydenta. Teraz znowu pan Bielan powiedział, że będziemy zaskoczeni. I wszyscy, że opinia powinna być zaskoczona. I to jest. Chodzi o to, że być może pan ma koncepcję, żeby znowu był, była kandydatura pana Błaszczaka. I to, i to i wiecie, wie pan, panie Jarosławie, no to, jest, to jest takie kuriozalne dosyć to, o czym, o czym, pan, sobie, o, o czym pan sobie myśli. Podobno pan dostał wiatr w żagle po tym, kiedy wygrał Trump. No nie wiem, czy, czy dobrze pan. Dobrze pan y, ocenia sytuację. Zobaczymy. Chociaż przyznam się panu teraz, że y, to chyba, i nie wiem, pewnie będzie do mnie o to pretensja, to chyba y, obywatele nie pozwolą, y, żeby pan znowu wrócił do władzy. Zobaczy pan. Ludzie nie wytrzymają tego. A odnośnie, wiesz. Y, Odnośnie, odnośnie działań sądów, tak, to przyznam się, że w niektórych przypadkach jestem bardzo rozczarowany. Sąd ten na to wskazał, że ujawniona w telefonie korespondencja pozostawała poza ochroną e, tajemnicą obrończą pięć dni temu. Odmowa szczęścia w sprawie. Tak, I to, i tak, to, tak to właśnie wygląda, także ja również otrzymałem umorzenie e, w sprawie e, złamania tej misy obrończej. I zobaczymy, co odpowie sąd. Jak widzimy tutaj, sąd nie zwróci na to uwagi. Zobaczymy dalej. Do więzienia, panie Rosłanie.